Facet z natury, tak został przez naturę stworzony, że facet ma być pełen energii do walki, do zdobywania, do odkrywania. Natomiast powinien być, tak natura stworzyła faceta, że może być pełen energii, pełen radości, pełen humoru. I to jest prawdziwa natura samca gatunku Homo sapiens. Jeżeli się rozejrzymy dookoła, to real jest nieco inny. W większości jesteśmy, jako samce gatunku Homo sapiens, po prostu leniwi. I nawet nam się nie chce tryskać poczuciem humoru. Kobieta natomiast ze swojej natury, tak natura stworzyła naturalną kobietę. Kobieta ze swojej natury jest demonem seksu. Jest demonem seksu, który marzy tylko o seksie. Marzy o seksie w każdej formie. Tak jest, kochani, z natury. To jest prawda, do której naukowcy już dawno doszli. Każda samiczka w gatunku Homo sapiens ma w sobie demona seksu, którego uśpiła. Czemu uśpiła? No bo tak jak my z natury jesteśmy radośni, pełni energii, tak nasze samiczki z natury są demonami seksu. Natomiast gdy popatrzą na to, jak wygląda realny samiec, leniwy, to one są po prostu, te samiczki, przerażone. I to przerażenie wpływa na to, że my je postrzegamy inaczej.